No cześć, a raczej witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiejskiej Przygody. Czy jakoś tak to było? Serio, słuchajcie, mam problem z przywitaniem się, to już po raz drugi zresztą nagrywam, bo mam problem z poprowadzeniem tego odcinka, jakby powrót po 6 latach do Wiejskiej Przygody, zresztą też z okazji wbicia miliona subów na kanale, nie jest dla mnie naprawdę prosty. W każdym razie mam nadzieję, że się cieszycie, że Wiejska Przygoda wraca na kanał i że znów możemy tutaj przeżywać przygody. No tak, bo w zasadzie Wiejska na tym głównie polegała, nie? Że lataliśmy po świecie. Tak więc ja muszę zejść na dół, bo nie wiem z jakiego powodu, dlaczego znalazłem się po prostu na drzewie od samego początku. To mi wcale nie ułatwia roboty. A jak spadnę i sekuśki połabię, to dopiero będzie problem. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli chcecie Wiejską Przygodę na kanale, żeby odcinki pojawiały się często, to możecie zostawić łapeczkę w górę i napisać w komentarzu cokolwiek, co tam chcecie. Będzie mi bardzo miło, jeżeli łapeczkę zostawicie i tych łapeczek po prostu będzie dużo, bo fajnie, gdyby ta seria, żeby ta seria po prostu była polecana i żeby osoby, które kiedyś oglądały kilka lat temu Wiejską Przygodę na tym kanale, mogły wrócić, jeżeli będą chciały. I na nowo to wszystko przeżyć, no bo słuchajcie, generalnie znajdujemy się na tej samej wersji Minecrafta i w zasadzie mamy te same modyfikacje, co na Wiejskiej Przygodzie. W jedynce. Dobra, chopie, jak ja mam stąd zejść? Przecież ja się naprawdę połamię, przecież... Kto to wymyślił, żeby na drzewie mnie zaspawnować? Na całe szczęście nie powinno być mi tutaj tak trudno, bo nie będę grał tutaj sam. Będą też, w sensie, no ja będę sam, jakby nie było. Ale będę miał dziewczynę, ponieważ są tutaj dziewczyny, już jak patrzyłem, gdzieś tutaj się zaspawnowały. I przed chwilą widziałem jedną bardzo straszną rzecz. Czekaj, wróć do góry. Nie gadaj, że... O, dziewczyna, ona w drzewie siedzi? Przepraszam bardzo, co się stało? Tam z tyłu, chyba na samym początku gdzieś widziałem... Widziałem potwora, z którym nie bardzo chcę się spotkać. Ej, to są gobliny, trzeba do tych goblinów podbić i... ich wziąć i okraść po prostu, to będzie najlepszy, najlepszy ten. Ale zejść z drzewa, 3 minuty na drzewie siedzę, chłopi. Dzisiaj zrobimy sobie jakąś taką małą bazę wypadową, żeby trzymać rzeczy i tak dalej. Przede wszystkim musimy szybko się schować, póki nie ma nocy. Bo noc tutaj jest naprawdę ciężka. Z czego przynajmniej sobie przypominam, jak graliśmy kiedyś. Nie chcę tutaj spotkać żadnego większego potwora, tym bardziej, że na samym początku... Przejdziemy się tam, ale trochę się cykam, bo... Ty chyba był... Mutant Creeper, nie? Ten taki z czterema nogami, to źle wróży, wam powiem tak szczerze. Ale na szczęście chyba zniknął, bo nigdzie go tutaj nie widzę. No dobra, no to z jednej strony dobrze. Lepiej, żeby go nie było, niż jak ja miałbym go tutaj spotkać na samym początku, no. Dobra, zróbmy to, co muszę zrobić na samym początku, najważniejsze rzeczy, bo nie chcę przelatać tego całego odcinka bez niczego. Workbench, szybciutko, zróbmy sobie jakiś początkowy ekwipunek po prostu. Okej, okay, szybko, pod ziemię, jakiś węgiel, cokolwiek i będziemy mogli zejść, za chwilkę się schować, no bo tak jak mówię, w nocy to nie ma opcji w ogóle, żeby tutaj chodzić. Przecież tu jest Armagedon. Jakby wioska szczelił pierun, to po prostu nie ma opcji, żeby to przetrwać tutaj. Jezu, już słyszę jakiegoś zombiaka, zaczyna się od samego początku. I wilka słyszę, znaczy wilka, wilkołaka chyba, to wcale dobrze nie wróży. Jak się te dziewczyny oswajało, znaczy oswajało, to źle brzmi. O Jezus! No ja pierdziele się przestraszyłem go! Ja nie mogę, jak się przestraszyłem! No co ty robisz? O nie... Ale obsrałem zbroję, naprawdę! Ale się przestraszyłem go! Nie wolno robić, no! Proszę was! Ja byłem przekonany, że oni byli gdzieś na dole, nie tutaj u góry! O nie, jak mi serce zabiło! Od samego początku takie rzeczy, tak się nie robi! Dobra, weź tutaj ten ekwipunek cały, zrób sobie chłopie, bo nie podołasz. Jak ty się tutaj zombiaka na koniu już boisz. Dobra, początek jest, teraz musimy szybko dorwać jakiś węgiel. I spadamy gdzieś się schować, nie wiem, do jakiegoś budynku. No tutaj mamy mega dużo zespawnowanych miejsc, które moglibyśmy sobie... O, jest węgiel, pięknie o to chodziło, no i fart. Udało się, fartło. Jeszcze jakąś świnkę musiałbym tutaj utłuc, żeby mieć jedzonko. I będziemy w miarę bezpiecznie. Ej, nie zmieniaj mi tej narzędziów. Co ty robisz? Tam z tyłu widziałem statek, jak byliśmy tam przy dziewczynach. Wydaje mi się, że po prostu pójdziemy tam, żeby spróbować przetrwać tą... A kim ty jesteś i co tutaj robisz? To nie jest mop, nie? Mam nadzieję, że to nie jest żaden mop. Jezu, to znowu jakiś kun. Kim ty jesteś? Czekaj. Aha, Apple Cow Spawn, dobra, nieważne, nieistotne, to nie jest ważne, co to jest. Jest, to jest, nie ma co... Ej, noc idzie. Chłopie, weź stąd idź, jak najszybciej. No, coraz ciemniej, słuchajcie, się robi. Boże, dawaj mi jakieś świnki po drodze, bo nie dam rady. O nie, tam jest wilkołak, on się zaraz przemieni. Dobra, dawaj, kuroka, dawaj. Dawaj to mięsko.
Kość dawaj świnkę. Ojej! Dobra, mamy. Jeszcze jedna świnka i szybko uciekam, bo zaraz mi się przemieni i go nie ubije. Przecież jego trzeba było chyba, z czego się orientuję, złotym mieczem bić. Złota nie mam. Okej, dobra, już są tutaj zombiaki, szybko uciekam. Tam już jest jeden wilkołak, no nie dam rady, chopie. Co tu się dzieje? Czemu ja się tak późno zorientowałem? Dobra, dobra, dawaj, tam jest jasno, tam się nic nie powinno mi stworzyć. Byle jakieś tej mutanty mi się nie potworzyły, bo już nie dam rady. Dawaj. Mrówki są, dobrze, że są mrówki, będziemy zwiedzać, będziemy chodzić. W mrówkach było dużo rzeczy do zwiedzania, udało mi się. Ktoś za mną idzie? Chyba nie, co? Oby tak było, bo tutaj... Zbrojka delikatnie już obsrana, wam powiem. Tam coś jest? Takiego dużego? Czy mi się wydaje, że to drzewo po prostu tak wyrosło tam z tyłu? Nie widzę, bo ciemno mam. Ej, czemu nie mogę tu wskoczyć? O, dobra. Słuchajcie, gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejscuwa? Ej, z tego mogę sobie portal zrobić do endu, nie? A da się to zniszczyć? Więc to przeniósł może. Ej, nie mogę tego zabrać. Ej, jest możliwość stworzenia portalu, gdybym to zabrał? Czy tego się po prostu nie da wziąć? Dobra, da się, ale musiał mieć zupełnie inny... Dobra, na razie nie będę tych książek brał, bo to jest mi tak niepotrzebne na ten moment. Chciałem powiedzieć, że... To mogę zabrać? Dobra. Czy jest możliwość, żebym zabrał sobie to... Te bloczki i stworzył sobie end po prostu w domu. U siebie, gdyśmy to już zamieszkali. Napiszcie, że tak się da, czy nie. Jestem mega ciekawy, dużo by mi to ułatwiło. Co my tutaj mamy? Jezus, wszędzie same książki, ale też nic ciekawego w zasadzie nawet w nich nie ma. Po co mi to jakiś enchant, co ja mam sobie... O, kompas, dobra, niech będzie kompas. Po co mi kompas, jak mam minimapę? To też tak troszkę bez sensu chyba. Dobra, ty, jak jest łóżko, to się prześpi, a ja stoję i patrzę i nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Ja taki gałgan ostatni po prostu. Dobra, co tam się natworzyło? Ja nie mogę, ty... Patrz, co tam jest. Wilkołak jeden. Skorpion. Tam wilkołak gryzie... Zagryź kobitę. No ani! Tam jest Enderman, kolejny wilk. W którą stronę idziemy, słuchajcie? Chyba tam pójdziemy. Tam jest słoń! Dobra, no może na słonia wskoczymy. Okej. Okay. Słuchajcie, bierzemy ze sobą od razu dziewczynę może? Czy nie? Byśmy musieli kwiatki dorwać jakieś, nie? I byśmy mogli chyba ją sobie... Jak... Cały czas do głowy mi przychodzi oswoić, ale to nie jest oswajanie. Dobra, pójdziemy po kwiaty, weźmiemy ją ze sobą i pójdziemy gdzieś się schować, to na pewno. A wy w komentarzu piszcie, jak nazywamy naszą dziewczynę, jak ona powinna mieć na imię, to będzie istotne, bardzo mi pomożecie, bo nie wiem. Nie wiem jak nazwać, czy Dzitka, czy Kukufas, nie mam pojęcia po prostu. Dobra, żaruko, niech mi się przepali, że głodny nie biegał, bo to głodnemu to bez sensu, jeszcze się przewróci, przytomność straci i tyle. Co mogę stąd ukraść? Tak, jak już jestem, nie, to wypadałoby coś chyba ukraść. Oj, Jezus, jakie dźwięki od tego, dobra, dawaj to. Mieczem. A to tylko 3 daje? Zawsze mi się wydawało, że z miecza leci więcej, w sensie, że 4, ale to chyba był... Jakaś fejkowa informacja kiedyś po świecie latała. Hehehe. Wszystko ukradnie, nie ma. Ciekawe, czy gdzieś tutaj jest szafagier. Zobaczymy. Okej, okay, czy to mi się przepaliło? Bo chciałbym powoli stąd uciekać, nie ukrywam, tak już by mi się troszkę spieszyło, nie? Bo to jednak ta noc to tak... Średnio najeżdża, żeby mnie teraz znowu nastała. A ja będę przez cały czas przepalał żarcie. Dobra, słońce jest tam, git może być. W każdym razie szybko po te kwiaty tam byśmy musieli skoczyć. Coś tak czułem, że zostawię workbench w którymś miejscu. To było więcej niż pewne, że nie zabiorę go ze sobą. Dobra, weź zrób łódeczkę i lecimy. Jak śmiesznie, w tych czasach nie było jeszcze tych do sterowania. Ale dziwnie. Slime? Co tu slimy robią? O, skręcaj! Gdzie są jakieś kwiaty? Co jest? Czemu ona mi się rozwaliła? Ona tak kiedyś było chyba. O kurczę. No, zapomniałem. Muszę przywyknąć do tego Minecrafta, bo to jakoś tak dziwnie. No to są żółte kwiaty. Pytanie, czy to żółtymi mogę oswoić, czy... Oswoić? Boże, polubić, żeby mnie polubiła po prostu. Czy to żółte, czy to... Kto mnie tu... Aha, to te mrówki chyba mnie gryzą. Ja pierdzielę, ale mrówek nawaliło. Ty zaraz mnie po butach No, to czerwone gryzą. A tak jest chyba, że czerwone gryzą ogólnie, nie? Dobra, czy to jest ten kwiatek, który ty byś chciała, czy niekoniecznie? Nie, niekoniecznie, to nie o to chodzi. Z czego pamiętam, można też chyba dać im diament i one coś tam wtedy robią, nie pamiętam, ale były takie dosyć chętne na diamenty, żeby im dawać. Nie no, ktoś wziął i wszystkie czerwone kwiaty poukradał stąd, no? No nie ma żadnego, ty. A zaraz dziewczyny mi się skończą. W sensie, no będą musiał się kawał wracać, znając życie jeszcze się gdzieś zgubię. Nie wiem, czy tego bym chciał. A da się na koniu jeździć w tej wersji Minecrafta, czy tego jeszcze nie było? Czekaj, zaczynę to. Da się, okej. Okay. Czyli trzeba będzie siodło znaleźć, będziemy mieli kunika swojego, git. Są czerwone kwiaty, dobra, widzę coś. Pytanie, o, tutaj jest ile? Dobra, mamy to. Trzeba gdzieś wrócić po jedną i uciec gdzieś w siną dal.
Ściur! Co jest? Dlaczego? Co ty? Co to myszka robi? A dawaj, podejdziemy gdzieś tutaj. Nie wiem, czy te dziewczyny będą, czy... No to konie są, ale... Konia to ja nie bardzo chciałem. Jezu, niedźwiedź stanął na dwóch łapach, będzie mnie gonił! Zostaw mnie! Muszę sobie od nowa łódkę zrobić, bo nie mam, nie? Zniszczyło mi ją całą. Okej, weźmy sobie tą. On na razie będzie bezimienna, do następnego odcinka przynajmniej. Bo na razie to nie mam pomysłu nawet, jak mógłbym ją nazwać. Chodź tutaj. Czemu taka roznegliżowana chodzi? Przepraszam bardzo, co się dzieje? O, jak mi miło. Chodź, idziemy tutaj. Bo trzeba cię przebrać. Da radę przebrać? Chyba da się, nie? Idziesz, idziesz czy nie idziesz? O. O, jak mi miło, ja ciebie też. O, ale teraz masz świeżne włosy, tylko że jak wyschniesz, to chyba będziesz ubrana w zupełnie inne ciuchy, nie? Dobra, chodźmy tutaj. Nie pamiętam, czy można je brać na łódkę, czy też nie. To na razie nieważne. Chciałbym znaleźć jakiś, nie wiem, opuszczony dom, coś takiego. Są chyba takie rzeczy, nie? Takie a la ruiny i czymś takim byłoby mi chyba póki co najprzytulniej, żebym mógł sobie rzeczy podkładać, czy z nią pomieszkać przez jakiś czas chociaż. Ej, to jest dżungla! No nie gadaj, że to jest dżungla, jak dżungla kiedyś to był tak chodliwy towar, znaczy chodliwy to... Rzadko się znajdowało dżungle chyba, nie? Z czego orientuję się. Jezus, bym chciał w dżungli zamieszkać. Widzisz? O nie! Chopie, tam są znowu, kurde, gobliny, zajęły mi miejsce, chodź tędy. Pójdziemy na obkoło, wisz? To nam pomoże. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, bezimienna! Tylko nie wpadnij do dziury, bo by... Mówić do ciebie to jak do słupa, no nie zrozumiała, nie zdążyłem ci nawet uwagi zwrócić. I już wpadła. Gałganica jedna z ciebie. Dobrze, że ty możesz się teleportować, bo wiesz co, to tak to byś nie dała rady ze sobą. Wow, ale to jest kozacko w tym miejscu. Ale nie wiem, czy chciałbym tutaj mieszkać. Na razie chyba bym to olał. Przejdźmy się tutaj, zobaczymy, co jest po tej stronie. Czy to jest po prostu wielka woda i nic więcej nie ma? No to słabo by było. Kurde, a nie, dobra, to są góry. Okej, okay. To niech będzie, niech tak będzie. Tam chyba widzę... muszę podmienić przyciski. Tam widzę, że jest biom zimowy, czyli mielibyśmy już fajne rzeczy, w sensie świerkowe drewno po prostu do budowania na przykład. Chodźmy do tej owieczki i ją uogólmy. Przyda mi się w razie czego wełna, żebym sobie wyro zrobił, bo tak to będzie ciężko bez wełenki. Dobra, jest kolejna, tylko to jest tygrys, no bez jaj. Nie atakuj mnie dziewczyny, jeszcze nawet imienia jej nie poznałem. Daj mi się z nią poznać, no. Nie bij jej. Tu jest wąż! Boże, to jest ciężko naprawdę przetrwać, słuchajcie, wam powiem szczerze. Okej, okay, mamy dwa i będziemy mieć trzy. Dobra, nice. Chodź, pójdziemy tutaj naokoło. Czy ty znowu się rozebra... Co z tobą jest? Co ty masz w głowie, mi powiedz? Został mi ostatni kawałek mięsa, to źle wróży. To bardzo źle wróży, wam powiem. Tak się zastanawiam, gdybym tutaj udało mi się pokonać te gobliny, to może byśmy coś z tego ugrali, ale podejrzewam, że chyba nic z tego, co? Wow! Ale ty jesteś... Dobra! Wow! Wow, 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 ale oni mnie gryzą, to no nie dam rady chyba. Oj! Uć, uć, uciekamy stąd, chodź! Dawaj! Nie ma co tutaj biegać! Idziemy, nie damy rady, ich jest za dużo! Trzeba będzie po to słoną nocy przyjść i wtedy uciukać tam. Bo tak to nie damy rady, chodź ze mną. Musimy coś zjeść, ile masz życia? Ej, ty się lepiej trzymasz ode mnie! To masz mięsko, zjedz sobie. Niech stracę, ja sobie mogę głodny pochodzić. Bylebyś ty najedz... Tam są znowu gobliny, one się zgadały, teraz będą nas gonić! Bezimienna rzeź przesadziła. Trzeba było w nich butami nie rzucać. Jeden dostał z obcasa i teraz obrażony będzie chodził po całym tym i nas gonił. Chodźmy na drugą stronę. Co może być po drugiej stronie? Idziesz czy nie idziesz? Co z tobą? Żeś się potkła, no tak, bo pod nogi nie patrzysz, gałganico ty. Nie wiem dlaczego, ale ten świat dużo bardziej mi się podoba niż ten świat, co dzisiaj może mieć w Minecrafcie. Wow, jak to jest pięknie. O kurcze. Ty. Tu bym chciał mieć dom. Ale to by był ogień. Naprawdę. Tak, mówisz? No to dawaj. Co będziemy się przejmować? Dawaj, tutaj będzie dobrze chyba. Myślę. A jak to wygląda po drugiej stronie? W sensie to jest jakieś długie? Tak, żebym mógł sobie... Czekaj, jak mam tutaj wejść? Gdyby to było dosyć długie, to po prostu byśmy w tej górze zostali, nie? Podoba mi się tutaj, naprawdę. Przejście. Nice. Żółwik! I mrówka. O nie, to takie wąskie jest, nie da rady. Mówisz? A tam? Tamta ściana? Ej, naprawdę mi się tutaj podoba, słuchajcie. Dobra, wejdźmy tutaj do góry, czy to jest szersze? Jeżeli to będzie szerokie, to idziemy tutaj zamieszkać. Naprawdę mi się tu podoba. Kurde, ale to był ogień. To by był ogień. No, zbyt szerokie to nie jest, wam powiem, szczerze mówiąc. Może w tamtą stronę, nie? W sensie tutaj bardziej byśmy zamieszkali.
Dobra, chyba tutaj zostajemy, wiesz? Także trzeba było gdzieś tutaj się zaraz wkopać, bo jak przyjdą potwory, to nie damy rady. Teraz zróbmy sobie wejście od tej strony, wiesz? To będzie chyba na razie najlepszy pomysł. Weźmy pochodnie, to je sobie rozłóżmy. Jesteś? Gdzie ty siedzisz? Spadłeś na dół? Chodź, wróć tutaj do mnie. Gdzie ona jest? Ty. Gdzie bezimienna mi wciągnęło? Ej, naprawdę nie wiem, gdzie jest dziewczyna. Ty, a bez niej to ja nie wiem, czy ja sobie tutaj dam radę. Chodzi, że jedzenia nie mam za bardzo nawet. W tym momencie. Czy ty tutaj jesteś? Czy to ty idziesz? Czy to zombie jakiś? Proszę, żeby to nie był zombie, bo nie dam rady. Ja nie mam nawet jak teraz sobie życie zregenerować. Gdzie ona jest? Ej, no serio. Gdzie mi ją wciągnęło? Czego się ze mną w nocy wchowanego bawisz? Do góry! W tej chwili! Tadzik na górę, chodź! Tadzik ją nazwiemy. Świetne imię dla dziewczyny. Dobra, chodź tutaj, zobacz jaką lepiankę piękną dla ciebie zrobiłem. Tutaj będzie wyrko zaraz piękne, zobaczysz jak będzie ładnie. Idziesz czy nie idziesz? Mamy okno nawet, zobaczcie. Tutaj jesteś, to chodź, no czego się czaisz? Chodź, chodź do góry. Sadzimy takie wyjście jakby ala. Okej. Ale z powrotem jakbyś wróciła, to naprawdę byłbym zadowolony. Chodź, 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 musimy się schować teraz. Nie możemy tak robić. Dobra, wejdź do środka. Chodź tutaj. Tutaj zaraz zrobimy klapy, ale póki co... Bym chciał to zniszczyć. No, dzięki, dzięki. Też tak myślę. Zaraz spadniesz, naprawdę. Jesteś strasznie niezdarna, powiem ci. I tam na dole wilkołak już chodzi, widzę. Słabiutko! No, chodź, idziemy. Wskakuj. Mamy tak, okej, mamy okno. Tutaj też zrobimy sobie... Ara, tak nie zostanie. Znowu zostawiłem workbench. No tak, no to taki stan. Nigdy o tym workbenchu nie pamiętam. Ara, dawaj to. Ty, ale chodź, chodź. Tutaj nie ma co wychodzić, wiesz? A zrobimy tak. Tak. No, no nie musisz tutaj patrzeć jak to robię. Chodź, czekaj. Chodź, 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 chodź. No wracaj, no nie wychodź, bo nie wrócisz. Wow, nice, będziemy widzieć jak tutaj wygląda. Co jej dać, żeby ona nie wychodziła, bo ona strasznie dzika jest, wam powiem szczerze mówiąc. Dobra, tutaj mamy zamknięte. Tak? Jak to działa? No trochę krzywo, żebym zrobił, to poprawię chociaż. Ty kawałek! Chodź tutaj. Dobra, elegancko, to pozamykane. Wszystko mamy i jest jaśniutko. Git! Mam drewno, dziewczyno, żeby zrobić sobie teraz. Brakuje mi jednego chyba. A nie, nie brakuje. Tak, mówię, że są, to bardzo mi miło. Dzięki, jak ona jest fajna. Cały dzień mi komplementy prawi, no. Dobra, to możemy sobie porzucać rzeczy na razie, które nie są mi potrzebne, więc zostawmy to tu. Zaraz zrobimy sobie wyro. Mam na wyro? Ej, mam na wyro. Ty, no wszystkiego mi akurat na styk pasuje. No pato! Ty, chłopie, zoba. Idealnie. Mam jedno łóżko. Nie wiem, czy się... No tak. Nie wiem, czy się wyśpimy, wiesz? Jeszcze coś chciałem zrobić? Tak, piec chciałem zrobić, dobra. Czy ja zostawiłem węgiel w tamtej... Tak, zostawiłem tam węgiel, ale mam tutaj. Jaki fart! Ej, no pierwszy odcinek wam powiem naprawdę... Mam szczęście. Wszystko pod ręką mi się trafia. A ty mi pod rękę nie wchodź, bo ci się krzywda stanie, naprawdę. Nie chcę cię uszkodzić. Tym bardziej, że mi nakopiesz. To jest najgorsze chyba w tym wszystkim. Okej, weźmy sobie tutaj, zaraz zakleimy. Nice. Weźmy teraz piecyk. Gdzie piecyk mogę postawić? Wiesz co, jakbyś się posunęła kawałek, to się pie... Damy tutaj sobie piecyk. Dobra. Tu jedzonko niech się teraz przepala ładnie, ale chyba weźmy to z owieczki i idziemy spać. Perfekcyjnie, słuchajcie. A to będzie dobre miejsce do mieszkania. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jak to jest na dworzu? Zobaczmy jak tutaj w ogóle wygląda cały teren, bo nie mam pojęcia, dopiero tu... Głupia! Teraz jak krzywdę zrobię. Coś się przejarało? Przypaliło? Dobra, mamy też trochę. Żeby mógł sprintować, nie? I życie miał pełne. Dobra, git. Chodź, może chcesz zostać. Nie, rób co chcesz, nie będę ci życie układał ni. Ale tu wieje u góry, Boże, duchalny chyba jest. Wejdźmy tędy, da radę, da radę. Oj. Okej. Jak tu wygląda? Jak tutaj wlazłaś tak szybko? Uważaj, żebyś nie spadła. Dobra, tam jest zimowy biom. Niczego tutaj na razie nie ma. Tam jest Battle Tower. Wszędzie tutaj w zasadzie mamy... Czekaj, da się ten minimapa zmniejszyć? Okej, weźmy sobie
O, właśnie, zobacz teraz, jak to wygląda. Jesteśmy w samym środku dżungli w sumie. Kurde, myślałem, że to będzie troszkę bardziej zróżnicowane. A jak mamy stąd zejść teraz? Pomyślałaś, jak tutaj wchodziłaś, jak stąd zejdziemy? Bo na razie to tak średnio to wygląda. Tędy chyba damy radę, na spokojnie. To jakiś tygrys. Świetnie. Bardzo przyjemnie. Zróbmy sobie waypointa, że to jest dom. Będzie dużo bezpieczniej. Przynajmniej na razie, nie? No jakby nie mówię, że tutaj mieszkamy. Jest ładnie, co prawda, ale wolałbym chyba nie w środku dżungli, tylko gdzieś na obrzeżu mieszkać. Coś takiego trzeba tutaj wykombinować. Przejdziemy się zaraz, zobaczymy. Ale chcę sobie zapisać, żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy w razie czego wrócić. Domek chwilowy. Okej, okay. Mamy zapisane. Idziesz ze mną? Czy zostajesz? Dałem ci mięso? A nie, pytałem, ile masz tego. Jak miło. Dobra, to idziemy tam na stronę, zobaczymy, co tam będzie. Tylko tam jest ten zimowy biom, nie? Ja bym chciał chyba bardziej w tamtą stronę pójść, jakby tam nie było zimowego biomu. Chciałem mieć takie wyjście, wiecie, na taki pusty teren, że można było w razie czego, kurde, kusi, żeby skoczyć, ale znając życie, zginę, nie? To nie ma opcji, że doskoczę chyba. A, hop, dawaj! Jezus, się bałem, że tu lód był. O nie. Ona się walnęła, jeszcze mnie tygrys goni. O nie, dawaj, uciekaj stąd, chłopie. Ona, weź go, rzuć butem, cokolwiek. Bo mnie utłucze. Zabierz tego tygrysa ode mnie. No to ci pomóż mi, a nie zej, płyniesz. O! Dawaj, mam je w tyłek ugryzie zaraz. Szybkości, na szybkości. Zdaję sobie sprawę, słuchajcie, z tego, że powinienem tutaj pójść do kopalni. Z tym, że troszkę się cykam pójść do kopalni, bo no tam można spotkać te wielkie trole takie tutaj są. Tutaj można spotkać, a ty wszędzie jest zimowy biom dookoła. Co się dzieje? Czemu tak? Lisek. W sensie, te mutanty i tak dalej, to naprawdę nie będzie proste, żeby... Co to jest? Naprawdę nie będzie proste, żeby w kopalni cokolwiek dorwać, bo jak trafimy na złe miejsce, to mamy mega przechlapane, nie? Okej. Okay. Nice. Podoba mi się trochę nawet. Tutaj taka sytuacja, że nic mi się nie zespawnowało. Coś mamy? O, widziałaś? Węgiel i jakieś stringi mam. Także może się przyda. Oj, to ja wracam. Nie idziemy tędy jednak. Ho. Ojej, znowu do wody. Dobra, dawaj szybko. Idziemy sobie tędy i zobaczymy, co tam się znajduje na tej pustej przestrzeni. Przez teraz widzę, że chyba niekoniecznie cokolwiek, ale... Ale jest taki górzysty biom. Okej. Okay. Ja żebym nie wiedział. Okej, okay, doszliśmy w miejsce, w którym w zasadzie chyba już wcześniej byłem. Z tym, że chciałbym gdzieś wyżej wejść, zobaczyć, co jest tam po drugiej stronie tego biomu, nie? W sensie, podobałby mi się jakiś taki lasek też przy okazji, a nie samo... Sama taka dżungla. Ale w zasadzie tutaj mamy ten las, więc to nie jest daleko, żeby się przenieść i cokolwiek zrobić. Więc chyba tam zostaniemy sobie, w tamtym miejscu. Nie będzie źle, myślę, że damy radę tam grać i przeżyć. Wow, co to jest? Co to jest? Idziemy tam? Ty, jakbyśmy tam zamieszkali i to sobie wzięli, co ty myślisz? Dobry plan? Co? Wywalimy ich stamtąd? O Jezu, to jest pływający, hopi! Znaczy kobieto, mała pomyłka. Nieistotne, nic się nie stało. Bo ty kawał hopa jesteś, wiesz, dlatego mnie się tak myli. Wow, ale kozacko tam jest. Mogę go nazwać? Tomasz! No nie gadaj! Mam już psa? I kobietę! Ty, no prawie wszystko. Co ty zrobiłaś? Czy jesteś poważna? Kostkę sobie skręcisz! Jakie to jest wydupiaste! Chłopie, tam jest statek jeszcze. Okej, okay, tutaj naprawdę zaczyna mi się podobać, wam powiem szczerze. Robi się ciekawie nawet. Oła. Powiem wam szczerze, że tutaj też jest pięknie, ale chyba byśmy jednak zostawili... Wow. Zostaw mi kobietę! Będziesz mi kobietę tłuk! Aha! Ty głupku, ty. Nic nie dał. O, ale to jest masakra. Dobra, wracamy do mnie tam, do tej bazy, do tego domku chwilowego tam w dżungli. Chyba tam zamieszkamy, ale jeszcze piszcie w komentarzu, co wy sądzicie, gdzie powinniśmy zamieszkać. Bo i tak w zasadzie wszędzie jest blisko, a możemy sobie zawsze zrobić jakieś tory, żeby się gdzieś tutaj szybciej dostawać, nie? I sobie eksplorować. Chociaż zawsze mogę się po prostu przejść, to nie musi być blisko, Boże. Ja zawsze lenistwem się kieruję, no. Ale trzeba będzie się tutaj wybrać, jak tylko tutaj i na statek, jak tylko zdobędę jakieś zbroje, cokolwiek. Bo póki co jest naprawdę średnio z tym wszystkim, nawet nie jestem w stanie goblinów utłuc. Na szagę przejdziemy trochę tędy. Mam nadzieję, że nic mi się tu nie stanie po drodze, bo życia coraz mniej mam. Dawaj, kuroka. Trochę żarła, trzeba to przepalić i zacząć coś tam przygotować w tej chacie.
Dobra, coś bym jeszcze naciął sobie tego drewna, żeby coś tam w domku przygotować. No nie, tak jest? Pewnie, że tak jest. Jakieś schody, cokolwiek. Że można było lżej tutaj wejść. Tylko kurde, ja mam 3 serduszka, nie? Ja nie wiem, czy ja chcę to jeść, tak się tym nie najem za bardzo. To jakieś dziki, kłony, jenoty i inne polne zwierzęta. Też mi nic tutaj nie pomaga. Jaki zajączek, ojoj. Nic mi jedą. O nie! O nie! Są gobliny. Gdzie one się spawnują, ty? Wow! Wow, 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 wow! Idziemy stąd! Jesteśmy dorobieni fest! Dawaj, idziemy stąd! Mam żarcie! Szybko! Uciekamy! Coś tu się paliło? Oby nie, bo to chatę mam niedaleko. Dobra, dawaj, zawijamy stąd! Udało się dorwać żelazo, chociaż coś! Sobie miecz zrobimy chyba do obrony, bo to... Słońce zachodzi szybciej, chodź! Chodź bezimienna, nie wiem jak dalej cię wołać, no. A że tam pod górę musimy wejść tak wysoko. To żem se miejsce do mieszkania wybrał! Ej, tutaj do tego skakałem chyba, nie? Coś mi się tak kojarzy. Chyba, ale nie jestem pewny. Boże, jaka ty jesteś sprawna, no. Ty już żeś wlazła, a ja jeszcze nawet koło domu nie jestem. Dobra, już jesteśmy mega blisko. Dawaj, 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 dawaj. Wow, ale pięknie to wygląda, słuchajcie, nie? Nice. Elegancki widok, trzeba będzie tej... Jeszcze to poprawić po dwóch stronach. Dobra, póki co mamy takie wejście. Musi nam wystarczyć na ten moment, więc no nie jestem w stanie teraz osiągnąć. Jesteś w domu. Możesz zejść tutaj. Byłoby mi naprawdę bardzo miło, jakbyś tutaj zeszła. Koleżanko droga. No i masz! Gałganie jeden, gdzie ty jesteś? Co ty robisz? No chodź tutaj. Chodź. Idzie czy nie idzie? Chcę to zamknąć, no wejdź do domu, ciemno jest, odwalasz. Ale ty jesteś gałgan. Głupi gałgan, ożywaj! Do środka! Do domu! Na kolację, do spania! Może jakbym do dziecka mówił, no. O, nice. Kozacko, niech to się przepali, trzeba coś zeźreć. I tu poprawić, żeby ona mogła schodzić, bo ona się po prostu tutaj zabije, no to ona nie potrafi łazić przecież. Zróbmy sobie schody, chociaż kilka schodów, bo to się nie da funkcjonować. Okej, okay, powiedzmy, że niech będzie tak. Okej, okay, podłoga też będzie już zrobiona, będzie to dużo lepiej wyglądało, no nie? Czekaj, z tej strony jeszcze się musieli poprawić. Hop, hop. Hop, 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 hop. Perfekcyjnie, zobacz. Ja ciebie też już mówiłem, no. Ale ty jesteś uczuciowa dziewczyna. Tutaj jakby ci zabrakło powietrza, albo jakbym skaził powietrze, zawsze możesz też sobie poniuchać trochę powietrza świeżego. Okej, weźmy tutaj jeszcze, zaklejmy. W razie czego, ale widoczek jest. Widoczek jakiś mamy, okienko na świat. Nice, ej, podoba mi się tutaj, naprawdę. Tu jest git, tu trzeba będzie ze szkła całość. Mrówka, ale nie chcę nią klikać, bo mi przeniesie do innego świata. Na razie to olejmy, ale to jest naprawdę kozacko. Ej, wiecie co możemy zrobić? Wow, ja tego nie wiedziałem. Kiedyś tak się płot robiło. Ale ty, ale jestem głupol. Nie pamiętałem totalnie tego. Dobra, jeszcze tutaj byśmy... Nie idź tam, proszę cię. Ty zawsze takie rzeczy odwalasz. Chodź do domu. Do domu. No, no, genialna, no. Ciemno, bo wyszłaś, no to... Wracaj. Idziesz? No chodź tutaj. Czekaj, jak ja mam teraz ją tu wprowadzić? Boże, z tobą to... I się cieszę, że dałem jej... No oddaj tą ziemię, ja ci chciałem schody z tego zbudować! Jaki gamoń z niej! Chodź, do góry tutaj. O, widziałaś? Elegancko. No, i teraz mamy podgląd na świat, wszystko jest git. Także słuchajcie, póki co bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeżeli chcecie wiejską przygodę na kanale, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, zostawić łapeczkę w górę i kolejny odcinek, mam nadzieję, że pojawi się niebawem. Także piszcie w komentarzach, co sądzicie o powrocie wiejskiej przygody. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, siemanko, cześć, pa pa.